Andrzeju, o Twoim życiu przed wyjazdem do Izraela zawsze dużo mówiono, a dzisiaj ten temat jest odświeżany. A ja chciałbym Ciebie zapytać, jak wyglądało życie Twoje i Twojej rodziny po wyjeździe, kiedy już byliście na miejscu w Izraelu? To był rok 91 i to był zupełnie inny świat niż jest dzisiaj, tak sobie niedawno z tego zdałem sprawę. I to był ciężki okres dla nas. W ogóle Ziemia Izrael ma to do siebie, że już od czasów biblijnych, jak czytam Biblię, to pozwalała się osiedlać tylko najwytrwalszym. Tam nie było sytuacji jak w Kanadzie, że człowiek dostaje na przykład zieloną kartę i czeka na niego komitet i dają mu wszystko. Trzeba wszystko zdobyć własnoręcznie. No i to były takie chwile, że obca kultura, obcy klimat, obcy ludzie, obce wszystko. Z drugiej strony jakaś taka fascynacja, takie patrzenie na ten Izrael przez świat duchowy, bo ja wszystkim zawsze przyjaciołom powtarzam, że na Izrael to trzeba patrzeć tak w trójwymiarze. Pierwszy to jest taki turystyczny, że się przyjeżdża, ceny są wysokie, ludzie krzykliwi, trąbią na skrzyżowaniach. Drugi to jest ten historyczny, biblijny, no bo tu żył Jezus, tam Jan Chrzciciel chrzcił, ale trzeci to jest taki duchowy, niewidzialny dla większości ludzi i właśnie ten wymiar nas zafascynował. Mnie, Bożenę, no i później dzieci. A poczucie odrzucenia, które mogliście czuć, to było dlatego, że ziemia Izrael była nieprzyjazna, czy dlatego, że ta przeprowadzka wasza była połączona z takim olbrzymim bólem i trudnościami? W naszym przypadku to było bardzo dramatyczne, jak gdyby lądowanie w Izraelu. I zostałem pozbawiony możliwości wyjazdu z tego kraju. To była pierwsza rzecz, czyli było to na początku dla mnie jak więzienie. Piękne, ale więzienie, że po prostu naturalnym odruchem każdego człowieka jest wyrwać się ze strefy, gdzie się czuje uwięziony. Ja pamiętam kiedyś, jak tak chodziłem po plaży i tak krzyczałem do Boga, bo to ten był taki okres takiego bólu i jak Boże mogłeś do tego dopuścić. I taki głos przyszedł do mnie, a jakbym cię uwięził w ogrodzie Eden, też byś uciekł? A ja tak odruchowo, no ależ oczywiście, a potem się zastanawiam, ale po co? Po co miałbym uciekać, prawda? I zdaję sobie sprawę, że ten instynkt ucieczki przed problemami czasami jest tylko instynktem, ale nie ma nic wspólnego z planem Bożym. I zacząłem się zastanawiać, może to, że zostałem unieruchomiony w tym wąskim kraju, w tym wąskim skrawku ziemi, to jest jakiś Boży cel. Bo inaczej mnie by tam nie było, mieszkałbym w Houston, chodził do Lake Church. Oczywiście kochałbym Izrael z odległości, wspierałbym, ale nie nauczyłbym się tej ziemi 25 lat codziennie, 24/7. Odrzucenie było z kolei kulturowe i światopoglądowe, bo ja nie wiedziałem, kim jestem. Mama mi powiedziała, że jest Żydówką jak już przed śmiercią, czyli 2 lata później, czyli stałem się ewangelicznym chrześcijaninem, zielonoświątkowcem, raptem z mamą, która jest Żydówką i z izraelskim paszportem. I to takie było dla mnie, kim ja jestem. Polakiem, Izraelczykiem, Żydem, chrześcijaninem. I z każdej strony byłem odrzucany, bo ze strony Żydów, bo nie byłem tym stuprocentowym Żydem. Może nie odrzucany, ale to był taki dystans. Okej, to ty sobie bądź sobą. Ze strony chrześcijan, no bo to już nie było to samo. Ze strony Polski, no bo była strasznie nagłośniona sprawa RDB. No i ze strony społeczeństwa w Izraelu, no bo strasznie była nagłośniona sprawa RDB. To jest ten, który uciekł i tu się chowa. No to taki był zespół, że z każdej strony było coś na anty i znalazłem azyl w zborze u Awiego Mizrahi, gdzie nikt nie wiedział o nikim więcej, że jak się nazywamy i to była taka fajna wspólnota. I to mi pozwoliło jak gdyby przeżyć ten okres kilku lat. Odrzucenie ze strony Polaków, nagłośnienie waszej sprawy, bardzo trudna sytuacja też i finansowa, i brak relacji z najbliższymi. Czy to wszystko mogło sprawić albo sprawiło, że przestałeś wierzyć w Bożą opiekę lub Jego dobroć? Nie. W Bożą opiekę nie, bo widziałem, że ona jest, że to jest autentyczne przejście przez dolinę cienia śmierci, że ta śmierć rzuca cień, to nie były żarty, ale to był tylko cień śmierci. Po prostu
Wiedziałem, że super naturalna ochrona Boża jest codziennie. Że pomimo tych strasznych ataków, które normalnie nie można było znaleźć jakiejśkolwiek koncepcji, co zrobić, żeby uniknąć unicestwienia, że mimo wszystko z dnia na dzień nic się nam nie działo. To był taki jakiś pęcherz Bożej opieki i te ogniste strzały, to tak też jest w Biblii, że widzimy, że one lecą i raptem tak gdzieś obok albo upadają przed nami. To było przerażające, aczkolwiek to był dowód na to, że Bóg nas ochrania. Miałem pretensje bardzo długo do Boga. Po hebrajsku to się nazywa lama, czyli dlaczego. A ponieważ nie było żadnej odpowiedzi, stwierdziłem, że być może no, nie będzie. I to nie o to chodzi, żebym ja dostał odpowiedź na to, co się dzieje, tylko i tu wyszła bardzo mocno to, co mama mi od dzieciństwa wpajała jako dziecku. Ja tego kiedyś nie rozumiałem. Archaicznym językiem do mnie mówiąc, mówi: pamiętaj, nigdy nie szemrzyj przeciwko Bogu, bo cię smagnie, jak Izrael na pustyni. Ja mówię, co to za język? A to było to stare tłumaczenie Biblii. I nauczyłem się jednego, że nieważne jak jest źle, nie wolno przeciwko Bogu wyrażać niezadowolenie. Ja mogę wyrazić, że cierpię, że mi jest źle, że nie jestem zadowolony, okej, ale nie mówić, że nie ma wody i mieć pretensje do Boga. Bo Bóg widzi, że nie mam wody, że jest źle, ale to jest jakiś cel. Aczkolwiek byłem bliżej Boga, bo codziennie musiałem być od Niego uzależniony, więc to był taki dialog przez 15 lat codziennie. Andrzeju, żyjesz ty, a Bożenka, Maggie i Łukasz, ale coś umarło w Dolinie Cienia Śmierci. Czy zostałeś tam sam pozbawiony swoich marzeń i planów, jakie miałeś kilka lat wcześniej? Tutaj mam bardzo konkretną odpowiedź, bo pamiętam na samym początku tego mojego eksodusu, kiedy jeszcze tam sam tkwiłem, była konferencja biznesmenów chrześcijan. I rano na śniadaniu jeden z członków konferencji przyszedł do mnie i mówi: słuchaj, ja cię w ogóle nie znam, nawet nie wiem jak się nazywasz, ale przez ciebie całą noc nie spałem, bo Duch Święty mi dał wizję na twój temat, którą ci muszę przekazać. I ja mówię: oho. I on mówi: pierwsza wizja to jest taka, że chodzisz, widziałem cię, jak chodzisz po Jerozolimie tyłem, cały czas tyłem. Cała twoja uwaga jest na przeszłości, że po prostu żyjesz tu, ale to wszystko, co było w przeszłości, to cię totalnie absorbuje. Ja mówię: no w sumie się zgadza, bo mam jeden problem, który mnie rzeczywiście absorbuje. A on mówi: a druga część, że będziesz tutaj tak, wiesz, chodził i żył, dopóki całkiem nie umrzesz. A ja mówię: wiesz co, to ja już się czuję całkiem martwy, bo tak, straciłem dobrą reputację, wszystkie rzeczy, pozabierali mi firmy i tak dalej, ja już jestem martwy. A on tak pokiwał głową, mówi: oj, żebyś ty wiedział, ile to jeszcze będzie trwało. Mówi: no to już ci powiedziałem, jutro wyjeżdżam, niech cię Bóg prowadzi. I sobie tak pojechał. Tak? Także ja potem się zastanawiałem, co to znaczy umrzeć całkowicie. No i to dla każdego człowieka znaczy coś innego, ale to był taki proces obumierania czegoś i rodzenia się czegoś nowego. I mógłbym na ten temat, załóżmy, długo myśleć i tak dalej, ale to była ta transformacja przez 25 lat. To nie był ten jeden dzień. Pewne rzeczy się po prostu wypaliły, bo musiały. Tak jak kiedyś słuchałem kazania, że Bóg tak nas jak srebro. Tak fajnie się o tym uczy, albo innych, że cię wypali jak srebro albo złoto w piecu. Tylko jak to na nas przychodzi, to nie jest takie miłe, przyjemne, no ale na samym końcu rzeczywiście patrząc się na dzisiaj siebie, a kiedyś, to Bóg musiał zrobić pewne rzeczy w ten sposób, bo widocznie nie miał innych metod. Ale przyszedł taki moment, kiedy znaleźliście siłę, energię, żeby zacząć służyć ludziom, bo miałem okazję zobaczyć, że całą rodziną pomagacie ofiarom Holokaustu i innym potrzebującym. Jak to się zaczęło i kiedy? Nie, no to się zaczęło w zasadzie od mojego dzieciństwa, bo zawsze pomagaliśmy innym. Kiedy tata w czasie komunizmu był prezesem SPOŁ-em, no to on pomagał misjom w dany sobie sposób. No były ciężkie czasy. Później, jak był stan wojenny, pamiętamy, że kościoły zachodnie posyłały setki kontenerów i ja cały czas pamiętam swoją pracę, że selekcjonowałem te leki, potem ludzie przychodzili do kościoła oczywiście na kazanie, a potem wszystkie te babcie, że ją boli wątroba, serce, i ja normalnie byłem aptekarzem.
i wkładałem w to całe serce. Później, jak już mieszkaliśmy w Wałbrzychu, zostawiliśmy nasz apartament, który w cudowny sposób Bóg nam dał w komunizmie jako lekarzowi i pojechaliśmy do Kamiennej Góry, do domu, który stał się domem opieki nad ludźmi uzależnionymi od alkoholu i narkotyków. Następnie za czasów RB to było takie hasło mieć by dać, czyli zarabiajmy, ale po to, żeby dawać. I ta nasza ofiarność to była po prostu, jak dzisiaj tak zaczynam to zbierać, te informacje, bez końca. Na jednym portalu społecznościowym niedawno nawet widziałem coś, co jestem przekonany wypływa z wiedzy o was albo informacjach, jakie były dookoła was, bo ktoś napisał: Andrzej, pomóż nam zbudować budynek kościoła. Czyli gdzieś tam ludzie wiedzieli, że pomagacie kościołom, no, dawno temu. Pomagaliśmy kościołom. Niedawno odwiedziłem jeden na południu, który się dowiedziałem od pastora, że ten dach to ja zafundowałem podobno, tam mury coś innego, firma, sztuczne nerki, szpitale. I to było takie po prostu naturalne, bo zostałem wychowany w takim duchu, że to wszystko, co mamy, jest i tak od Boga. Że nawet jeżeli mówimy, że mamy pieniądze, to tak samo jak nasze życie, to nie jest nasze, to jest w leasingu. W związku z tym wszystkie przypowiednie czy przypowieści o talentach, że to trzeba rozmnażać, dawać, no to obowiązuje. I to nie dlatego, że jest tak fajnie, czy przyjemnie, czy etycznie, czy moralnie, tylko tam jest bardzo konkretny przykład prawny, mówiąc językiem, że jak jeden do jednego się odda to swoje życie, powie, masz je z powrotem, to jest potępienie, ogień wieczny. Mówiąc krótko, biblijnym językiem. A jeżeli się rozmnoży, pomnoży, no to wejdź do mojego królestwa, dobry sługo. I ta zasada zawsze, całe życie była mi wpajana przez dziadków, przez rodziców. No i później w Izraelu, kiedy odkryłem, że ofiary Holokaustu, Żydzi, którzy przeżyli Holokaust w żydowskim Izraelu, cierpią głód, no to w tym momencie po prostu to było wyzwanie, no, do mnie, i się starałem dzielić z innymi w tym czasie. Bo czułem się niegodny, że ja tutaj mam jakieś jeszcze problemy z Panem Bogiem, muszę sobie to poukładać, a inni to są tacy uświęceni, więc oni to się powinni za to zabrać, a każdy powiedział, że to nie jest jego powołanie. Więc ja na początku byłem trochę taki jak Piotr, taki narwany i niecierpliwy. Mówię, no do Bożeny, jak to nie są powołani? No to kto jest powołany? Ona mówi, może ty. Ja tak zrozumiałem, że oni są być może powołani do tego, żeby prowadzili kościoły i to, co robią. A to jest coś nowego. I dlaczego on miałby rzucić tą swoją misję? I zaczęliśmy od zera. Od niczego. Od pomocy pierwszym trzem ofiarom kupiliśmy tam w siatkach jakieś jedzenie. I to była długa droga. Teraz to są setki tysięcy ludzi. Także to było te 10 lat. Jak się nazywa wasza organizacja? Nazwę nadaliśmy Helping Hand Coalition. To była długa debata hand albo hands. Ja przegłosowałem hand, bo uważam, że to jest ręka Boga, jedna ręka. Nie ręce wszystkich ludzi, tylko przez nas ta jedna ręka pomaga tym ludziom, którzy potrzebują pomocy. A kim jest Isaac Goldfinger w waszym życiu? Isaac Goldfinger był taką postacią, która zmieniła, po prostu wprowadziła nas w ten świat Holokaustu i wypełnienia Bożej woli. On był Żydem z Tropia koło Nowego Sącza i od pierwszego dnia wojny do ostatniego spędził całą wojnę 6 lat w obozach koncentracyjnych, w 11 i przeżył. Całą rodzinę mu wymordowano, natomiast on był wierzącym człowiekiem jeszcze przed wojną, tak samo jak jego rodzina. I ja pamiętam, że on straszny miał taki żal do świata, że nikt nie chce się zajmować sprawą ofiar Holokaustu, słuchać ich historii. I w ogóle ja tak sobie myślę, no jak to nikt, przecież to wszyscy chcą, prawda? I mówię, wiesz co, Izak, masz taki film dokumentalny, który został zrobiony, zrealizowany na podstawie twojego życia, to ja zrobię światową promocję. No i w kongregacji zrobiliśmy taki wieczór poświęcony Izakowi, film, zaprosiliśmy jego gości. Film się nazywał Haj, żyj, masz przeżyć. Podczas projekcji tego filmu wszyscy goście, których zapraszaliśmy, mieli jedno pytanie, czy damy im pieniądze na autobus. No więc tak po pierwszym, drugim, trzecim pytaniu, to okej, starsi ludzie pewnie są oszczędni. Ale już tak po którymś z kolei to się zacząłem denerwować. Mówię, no my tu robimy taką piękną imprezę, im poświęconą, a 10 szekli czy złotych, bo to jest to samo, im szkoda na autobus. No i po projekcji
było przyjęcie i też z liderami organizacji zajmujących się Holokaustem zadałem pytanie, co się dzieje? A oni powiedzieli, że jest kryzys humanitarny wśród tych osób. Ja mówię, jak to? Jedną z tych właśnie liderek wiozłem z Tel Awiwu do Hajfy i przez półtora godziny ona mi tłumaczyła. Ja przeżyłem oświecenie, że ci ludzie są porzuceni na pastwę losu w Izraelu. Nikt o nich się nie troszczy, nikt o nich nawet nie wie, że istnieją. No i tam w tym dniu się rozpoczęła jak gdyby moja decyzja, że doprowadzę do tego, żeby cały Izrael, cały świat o nich wiedział. To im obiecałem. Oczywiście był sceptycyzm, słuchaj. Ja mówię, Izak, mamy wiarę, jest Bóg. No i się udało. Staliśmy się ich głosem. Dzisiaj zjednaczamy wszystkie organizacje ofiar Holokaustu, prawie wszystkie, a to jest 200 tysięcy ludzi. Andrzeju, kiedy mieliście waszą spółkę ArtB, mieliście dużo możliwości finansowych, żeby pomagać ludziom. Dzisiaj znowu pomagasz ludziom, mija ponad 25 lat. Czy masz wrażenie, albo czy rzeczywiście tak jest, że dzisiejsza wasza pomoc nawet jest większa i robisz tak duże rzeczy, jak pragnąłeś dawno temu robić? Kiedyś, bez względu na to, jak wielką była firma ArtB, to była tylko firma ArtB. Natomiast teraz wejście poprzez Helping Hand w te struktury partnerstwa z rządem, bo wiele projektów mamy wspólnie z agencjami rządowymi, staliśmy się unikalną organizacją, w której ludzie wierzący są liderami, która współpracuje na wprost z rządem, a tam ludzie z rządu wiemy, że my reprezentujemy wierzących ludzi, czyli ewangelicznych chrześcijan. Na początku to były jakieś były napięcia i nieufność, a teraz jest totalne otwarcie. Ja uważam, że to się dopiero zaczyna, bo teraz ilość kontaktów, które nawiązujemy z bardzo wpływowymi ludźmi, którzy się zarażają tą wizją i widzimy po prostu no, niesamowity rozwój tej koncepcji, że każdy z bogatych ludzi, z wpływowych, no, będzie kiedyś odpowiadał za to, co zrobił, ale też czego nie zrobił. I my właśnie do nich nauczamy, że masz jeszcze szansę coś zrobić dobrego, według swojego sumienia, ale jest ta grupa ludzi i oni umrą bardzo szybko, bo to są już w podeszłym wieku. Jeżeli my tego nie zrobimy, to oni umrą bez świadomości, że istnieje Bóg, bo takie mają pytanie, gdzie jest Bóg? Jeżeli my Go nie pokażemy dzisiaj, no to w tym momencie będziemy osądzeni tym właśnie pytaniem i ten ich osąd spadnie na nas. Znasz historię Józefa na pewno. Czy nie wydaje ci się, że jest pewne podobieństwo. Przychodzi Józef, opowiada swoją wizję komuś, komu ufa i od tej pory zaczynają się jego kłopoty, ale dzięki postawie serca i Bogu gdzieś tam ląduje na bardzo zaszczytnym i wpływowym stanowisku. Czy nie jest tak z tobą i Bożenką, że zaczęło się źle dziać, bo podzieliłeś się swoją wizją, umiejętnościami, a teraz jest czas, kiedy Bóg daje wam pozycję zaszczytną i wpływową. Mi się wydaje, że przykład Józefa jest przykładem dla wszystkich, bo tak samo mój ojciec był prześladowany za wiarę i ponieważ był wierny Bogu i bezkompromisowo jemu służył, w komunizmie Bóg go obdarował stanowiskiem. Bycie prezesem społem w tamtym czasie to było po prostu bardzo, bardzo prestiżowe i tylko dla grupy ludzi z układów partyjnych. Mi się wydaje, że my nie jesteśmy jakimś szczególnym przypadkiem, ale potwierdzeniem, jeżeli tak będzie, reguły, że to tylko od Boga zależy. Bardzo często mamy pretensje, ja się zastanawiałem nad Józefem, co on sobie musiał myśleć i jaki był jego stosunek do tego Boga, którego nie znał do końca, bo nie był w szkołach teologicznych, nie słuchał wykładów czy TBN-u, ale miał go gdzieś tam zapisanego w środku i wiedział, że to jest dobre, to jest złe, pomimo tego, że zrobił to, co jest dobre, spotkało go to, co jest złe. I to jest taka nauka dla mnie, że Bóg to jest gdzieś tam tu i On do mnie mówi, co jest dobre, co jest złe, a jeżeli nawet z tego nie wychodzą rzeczy, których się spodziewam, że powinny na mnie spać, to jedyną dobrą rzeczą, którą trzeba zrobić, to jest czekać i Jemu służyć tam, gdzie nas posłał, bo jak wiemy, Józef w więzieniu miał łaskę, bo coś robił, był pozytywną istotą wśród tego świata kryminalistów gdzieś tam i być może to była jedna z misji.
na samym końcu był premierem, a potem umarł. Także my to samo. Po prostu gdzieś tam mamy chwilowo dobre, chwile złe, potem odchodzimy i potem stajemy przed sądem Bożym i to jest, mi się wydaje, lekcja dla nas. Są dwie rzeczy, które były w życiu Józefa widoczne. O jednej sam powiedziałeś, nie szemram. Józef nie szemrał, nie narzekał. A drugie, był prawy wobec Boga i stąd Bóg wyciągnął go z tych jego opresji. A tak wielu ludzi, którzy nas słuchają, oglądają dzisiaj, może nie mają tej samej historii, która się tobie wydarzyła, ale zastanawiam się, jeżeli jestem w tak trudnej sytuacji, w takim dołku, może w mojej dolinie cienia śmierci, to jakie są klucze? Ja dostrzegam przynajmniej tych dwóch. Nie szemraj, nie narzekaj i zaufaj Bogu, bo i tak ciebie wyprowadzi. Siej dobrze, a zbierzesz dobrze. Skoro jesteśmy tutaj i mówisz, że zajmujesz się ofiarami Holokaustu, większość z nich już opuściła nas. Co świat chrześcijański powinien dzisiaj zrobić, żeby zachować się jak ten miłosierny Samarytanin? Jest napisane w Biblii, pocieszaj mój lud. I w związku z tym to obowiązuje generalnie nie Żydów, bo to właśnie ich trzeba pocieszać. I w tym momencie zbliża się za rok, 70 lat powstania państwa Izrael. Ja już wiem, co się będzie działo. Większość liberałów, antysemitów i w ogóle będzie stała murem i krzyczała, że to było największe nieszczęście w historii ludzkości, że coś takiego miało miejsce. Wiadomo. I większość ludzi, którzy kochają Izrael i nawet czują osobno, będą rozproszeni i niezjednoczeni. Po prostu każdy sobie gdzieś tam będzie to o tym myślał, ale to nie będzie miało globalnego znaczenia. I powstała właśnie inicjatywa, żeby zrobić Marsz Narodów. To są nasi przyjaciele wspólni, wnuki i dzieci SS-manów i nazistów, którzy mordowali Żydów w czasie wojny, Polaków też. Oni odkryli, czym się zajmowali ich przodkowie, odpokutowali i stali się ambasadorami Holokaustu i Izraela. My jako Helping Hand przyłączyliśmy się do tego i planujemy, żeby za rok była potężna inicjatywa wspierająca około 15 maja 2018 roku. Wszystkie rzesze milionów ludzi mówiących: my dziękujemy Bogu za to, że wypełni swoje proroctwo, bo to było w Biblii przepowiedziane przez Boga, że ten Izrael powstanie. I stanąć przy Izraelu. Nie dlatego, że na przykład się zgadzamy z polityką Izraela, czy z czymkolwiek innym, tylko że taka jest wola Boża, że 70 lat temu Bóg zadecydował, że z niczego, z Doliny Suchych Kości wzbudził naród, swój naród. I w tym momencie okazanie Żydom w Izraelu miłości poprzez to, że się po prostu uszanuje to, że jest ta rocznica. A wszystkie inne rzeczy, jakiegoś wsparcia czy budowania mostów, na przykład między Polską a Izraelem, jest ogromna przepaść. Ktoś musi zacząć coś robić na ten temat. I budowanie mostu polsko-izraelskiego jest dla mnie bardzo ważne w tym momencie. I to jest przyszły rok, 100 lat Polski, 70 lat Izraela i 50 lat wypędzenia w 1968 roku czołowych polskich intelektualistów z powodów do dzisiaj niezrozumiałych, co spowodowało potężny, trwający do dzisiaj rozłam pomiędzy Żydami a Polakami. I mi się wydaje, że to jest historyczny moment, żeby coś zrobić dobrego i żeby coś dobrego się stało na ten temat. Stulecie państwa polskiego, 2018. 70-lecie powstania państwa Izrael, 2018. I zwłaszcza pojawienie się z powrotem państwa Izrael na mapach świata dla chrześcijan na całym świecie ma olbrzymie znaczenie. Traktujemy to jako taki punkt bardzo ważny w zrozumieniu, gdzie jesteśmy, w oczekiwaniu na spełnienie się obietnic, proroctw Starego i Nowego Testamentu. Dlatego bardzo chętnie byśmy przyłączyli się do tych inicjatyw, które odbędą się w przyszłym roku, w roku 2018. I most miłości, nie tylko przyjaźni, polsko-izraelski, który ty budujesz i twoja żona i wielu twoich przyjaciół, TBN też będzie budował.
Dziękuję Ci, że przyszedłeś do nas. Jesteś Bożym Tytanem. Dziękuję za zaproszenie i za to, że TBN stał się dla nas tak potężnym wsparciem i że przyjęliście nas do swojej rodziny. Dziękuję Wam.